Kolejny raz jesteśmy w Chorzynie. Kolejny raz po północnej stronie Starej Ósemki. W dzisiejszym odcinku zobaczymy dwa ringsztandy 69. Takie same jak w gminie Sienkowice. Ale z racji tej, że są one nieobsypane, wyglądają moim zdaniem bardziej majestatycznie. Warto tutaj zwrócić uwagę na troszeczkę inną budowę kołnierza, który uspaniał izbę bojową dla CKM-u. Ta nadbudowa, tak jakby tego kołnierza, być może służyła ochronie wejścia do tego schronu, czy też ochronie rowu dobiegowego. Widać w tym schronie spore ubytki w betonie. Czym to może być spowodowane? Być może po trochu erozją, a po trochu jakością użytych składników do betonu. W jednym z poprzednich odcinków wspominałem, że schrony często były budowane w pośpiechu. I oto właśnie przykład takiego pośpiechu. Deska szarunkowa pozostawiona w izbie bojowej dla CKM-u w półce na amunicję. I kolejny ringsztand 69, niezwykle piękny i majestatyczny spośród tych wszystkich schronów, które do tej pory odwiedziłem. Oczywiście jeśli kiedyś zajrzę na międzyrzecki rejon umocniony, to pewnie moim ochom i achom nie będzie końc, no ale to daleka przyszłość. I przy tym ringsztandzie 69 widzimy charakterystyczną dla tego punktu dodatkową nadbudowę kołnierza osłaniającego izbę bojową dla CKM-u. Kolejna pozostałość szalunków.